どこの店舗かな。あいつをぶっ飛ばしてみんなで帰るぞ。この冬とんでもない興奮が日本中を駆け巡る。ワンピース・ザ・ストーン・ワールド。Nie wiem, czy widzieliście, ale mimo mojego wysiłku, 2 godzin w transporcie, nie udało mi się kupić limitowanych figurek. Jest teraz mega zimno, strasznie pada, więc odezwę się do was z innego miejsca. Nie wiem, czy usłyszycie, ale deszcz jest coraz mocniejszy. Chciałam usiąść w jakimś Starbucksie albo w jakiejś kafejce, ale jest za dużo ludzi. Nie ma gdzie usiąść, tylko na wynos. I jest mi strasznie przykro. Sytuację opowiem wam w takim razie w domu. A że już jestem w Tokio, tak naprawdę jestem już na Ueno, bo na Akihabarze wszystko zamknięte, to przyszłam do świątyni buddyjskiej, która jest tutaj na jeziorku, pokażę wam. I zabiorę was jeszcze do mojej drugiej ulubionej świątyni, tym razem Kramu Shinto, Gniazdo Jinja, i może mi przejdzie, zobaczymy. Na razie jest mi bardzo, bardzo smutno i trochę zimno. Na Ueno, niedaleko parku Ueno, popatrzcie, jest jezioro całe obrośnięte jakimiś lotosami chyba. Widać takie pousychane pałki, a tam w tle jest świątynia buddyjska, za którą są wieżowce. Świetnie to wygląda, co nie? Że podejdziemy do tej świątyni buddyjskiej, a później spacerkiem przez park Ueno zaprowadzę was do Nezu Jinja. Takie zwiedzanie z Enmon, bo od roku nie oprowadzałam nikogo, więc was oprowadzę dzisiaj troszkę. Tam w tle, co widzicie, takie namioty, to się po japońsku nazywa yatai. Tam zazwyczaj jest jakieś jedzonko dobre. Ptaszki jakieś ćwierkają bardzo ładnie. Także już wam pokażę. Mam nadzieję, że telefon mi nie zamoknie, bo niestety przednia kamera już trochę nie wyrabia od wilgoci, ale myślę, że damy jakoś radę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale świątynie buddyjskie mają to do siebie, że nie ma raczej bram, nie ma ukłonów i wszystko jest takie bardziej otwarte, czerwono-zielone. Tutaj mamy do obmywania dłoni, ale jest zbyt zimno i z powodu wirusa też nie można obmywać dłoni. Nie jest to zalecane. Zobaczymy, jak to wygląda. O, jakaś wiśnia już kwitnie. Nie wiem, czy wiecie z moich wpisów na Instagramie, ale jest bardzo dużo rodzajów wiśni i kwitną o różnych porach roku. Już kwitnie zimowa wiśnia. Piękna. Tutaj się pali kadzidło. Powinniśmy się nim okadzić. A tutaj mamy takiego pana węża z głową. Jestem ciekawa, czy ktoś wie, kto to jest. I woda z nosa. Nie będziemy tam wchodzić, bo tam raczej nie powinno się nagrywać. I ta świątynia ma to do siebie, że tabliczki Ema są tutaj w kształcie instrumentu biła. Ciekawe, prawda? A tutaj są zwykłe Ema. Zwykłe tabliczki. I tutaj też w kształcie biła. Bardzo ciężko mi się nagrywa idąc w deszczu w masce, ale staram się. Popatrzcie, jak jest mało turystów, jak jest mało tych tabliczek. No nic, wsadzam ręce do kieszeni. O, a tu są złe wróżby. To wszystko białe tutaj to są złe wróżby. Zawiązuje się je, zostawia się je tutaj. Chowam łapkę do kieszeni i idziemy do drugiej świątyni. Jest już kamienna brama Torii.
Też możecie o nich poczytać u mnie na Instagramie. A to oznacza, że zbliżamy się do chramu Shinto. Tak, wejdziemy sobie przez ten chram Shinto do środka i pójdziemy dalej. Ura! Żeby się nie poślizgnąć na tych kamiennych schodach. Jaki stos. Pewnie na nowy rok przygotowania, bo będzie palone. Tutaj główny ołtarz na okrąsie. A my pójdziemy tędy. Przez drogę czerwonych bram. Tutaj widać już parę. Jeszcze jest oczywiście miejsce dla lisków i Marii. I Inari Jinja. Widzicie lisy? Inari Jinja ma to do siebie, że spełnia życzenia i marzenia, ale musimy ofiarować coś w zamian. Absolutnie nigdy nie dotykajcie żadnych posągów, nie dotykajcie żadnych lampionów ani bram, bo to tak, jakbyście weszli do kościoła i dotykali wszystko na ołtarzu. O rany, ale się zasapałam. Może przestanę gadać. Przyszliśmy do parku Ueno. Nie wiem, czy kojarzycie tam... O rany, ale się zasypałam. Czy kojarzycie tą uliczkę? Ale te drzewa to są japońskie wiśnie. I to jest najbardziej popularna alejka na hanami, czyli oglądanie wiśni. Co roku jest tutaj najwięcej turystów. Znaczy, no nie w tym roku, ale było najwięcej turystów. I Ueno słynęło z tego, że jest na hanami więcej turystów niż lokalsów. Więc bardzo polecam tą miejscówkę. Jakbyście kiedyś byli w Ueno i moglibyście kiedyś zobaczyć hanami, to tutaj jest bardzo dużo drzewek. O rany, a ja jestem tak zasypana, że naprawdę muszę zrobić sobie przerwę i przestać gadać na moment. Więc spacerowym krokiem przejdę do Nezu Jinja, a to jest kawałek. Około 2 km albo 1,5 km stąd i dopiero wtedy się do Was odezwę. Jeszcze na koniec czerwone drzewko momiji, bo wiem, że się Wam bardzo podobały. Momiji, czyli japoński klon. Przepiękny, prawda? Takie ma drobniutkie małe listki. Wlazłam po drodze japońskie kamelie, tsubaki. To są właśnie te kwiatuszki i one kwitną na zimę. To z nich robi się ten popularny olej tsubaki do włosów. Tylko no, deszcz je zniszczył. A ja idę dalej, jeszcze tak z 1,5 km przede mną. Udało się, jesteśmy już pod Nezu Jinja. I teraz etykieta, jak zachowywać się w takim miejscu. Generalnie nigdy nie idziemy środkiem. Zatrzymujemy się przed bramą wejściową i kłaniamy się. I dopiero po pokłonie idziemy cały czas bokiem, nie idziemy środkiem. Środek jest zarezerwowany. Środek jest zarezerwowany dla bóstw oraz bardzo ważnych osobistości. Normalnie te drzewka, co tutaj są, mają w marcu kwitnienie i wszystko jest pięknie porośnięte. Jak znajdę zdjęcie, to Wam dodam. A my sobie pójdziemy. O, jakiś. Czyżby to było ścigosem? Widzicie tą dziewczynkę ubraną w kimono? Bardzo możliwe, że ma ceremonię Shichigo-san. Nie będę ich nagrywać. To bardzo prywatne. Na pewno sobie nie życzę. A tutaj mamy taki mały staw
w stylu japońskim zawsze są kolorowe karpie i żółwie. Ciekawe, czy dzisiaj też z tej strony nie ma, ale tam widzę, że są. Wyczaiły mnie i myślę, że dam im jedzenie. Widzicie, jak podpłynęły wszystkie naraz? Ale nie karmimy rybek, nie wolno ich karmić. I nawet świątynie nam przypominają, żeby zachować dystans. A my przejdziemy sobie przez alejkę czerwonych bram. Czerwone bramy zawsze należą do bóstwa ryżu Inari, a jego wysłannikami są lisy. Jestem bardzo ciekawa, czy się zmieszczę z parasolką tutaj. Zaraz zobaczymy. Muszę być ciężko. O, nie przejdę. Chyba numer dwa. Tym razem parasol złożony. Jest tu główny ołtarz, są lisy oraz dekoracje świątynne. Idziemy dalej. To jest teoretycznie wyjście, dlatego widzicie napisy, ale moim zdaniem wygląda świetnie z tej strony. I pójdziemy do starszego, jakby to powiedzieć, budynku świątynnego. Tutaj są jeszcze lisy, takie dość stare. Ten jest z zębami, trochę jak wilk wygląda, a ten jest taki spokojny, mądry. I jesteśmy w najstarszym miejscu świątynnym. Niestety tutaj już muszę otworzyć parasol i przejść bokiem, bo za bardzo pada. Dlatego lubię, jak pada deszcz. Omijam bramę, bo się znowu zaklinuję parasolem. Tutaj mamy kolejną kamienną bramę. Nie musimy się już kłaniać, ponieważ kłanialiśmy się przy pierwszej bramie. Tutaj jest miejsce do obmycia dłoni, ale z wiadomych powodów nie korzystamy. I tutaj kolejny ołtarz. Też z lisami. Nic tam nie ma, ale jest skrzyneczka, żeby wrzucić pieniądze. Wrzucamy pieniążek. Kłaniamy się, klaszczemy w dłonie, znów się kłaniamy. No i w międzyczasie modlimy się. A tutaj są jeszcze lisy, które są tak stare, że aż straciły kształt. Spójrzcie tylko na nie. Nie mają już uszków, mordek. Ten tutaj zdecydowanie stracił twarz. Są tak stare już biedulki. Tak myślę sobie, czy by nie nagrać jakiegoś odcinka o świątyniach. Jak się w nich zachowywać. Co się jak nazywa. Ale to może na nowy rok. Co o tym myślicie? Dajcie mi znać, a ja
A ja odsapnę, bo zrobiłam już ponad 7 kilometrów pieszo. I muszę naprawdę odetchnąć. Tutaj jeszcze ginkgo biloba, dlatego tak dużo żółtych, pięknych listków. I nie wiem, czy wiecie, ale jak one spadają, to strasznie, strasznie śmierdzą. I Japończycy zawsze mówią, że to śmierdzące drzewa są. Na razie uciekam bez odbioru. Widzicie ten znak z kotkiem? To znaczy, że zbliżamy się do kocia dzielnicy. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Jesteśmy teraz w dzielnicy Yonaka Ginza, która słynie z tego, że jest tutaj dużo sklepów z asortymentem, który ma koty. I tutaj na przykład na dachu jednego lokalu jest wystrugany drewniany kot. Jest tutaj dużo bezdomnych kotów, które siedzą sobie w ciepłych sklepach. Ciekawe, czy znajdziemy jakiegoś kota dzisiaj. Będę szukać. Lokali zamkniętych, jak widzicie. Więc też za bardzo nie ma co nagrywać. Kotków też na razie nie widzę żadnych. Może to dlatego, że pada deszcz. Ale tutaj jest ten sklep z kocią mordką, w którym są same rzeczy z kotami. A? Czyżby to był jakiś kot? Nie. Wydawało mi się. Wydawało mi się tylko. On nie jest zamknięty. Ararara. Tutaj jest jakiś kotek? Nie ma. A tutaj jest sklep z koszulkami kocimi. W uliczce jest najbardziej popularny lokal z Kakigori. Himitsudo się nazywa. Zobaczymy, czy i dzisiaj jest do niego kolejka, czy może też jest zamknięty. A nie, jednak jest otwarty. Kakigori to kruszony lód z różnymi sosami. Tak wygląda lokal. Ręcznie ucierany lód z Himitsudo. Najlepsze w całym Tokio, jak nie w całej Japonii. Jak przebrnę przez schody do góry, to powinien być jeszcze jeden sklep z akcesoriami kocikowymi, kotkowymi. Tam jakie panie ładnie ubrane w kimono. A jeszcze sklep indyjski, jakby ktoś lubił takie rzeczy. To jest właśnie na Yonaka Ginza. A te schody tutaj prowadzą nas na dworzec. I żeby już nie sapać, przejdę te schody bez kamery. Tutaj jest sklepik z kocimi akcesoriami, ale jest bardzo mały, bardzo wąski. Więc nawet nie będę tam wchodzić, bo jestem cała mokra. Całą kurtkę mam mokrą i wszystko. Słuchajcie, wracam już do domu, bo jestem mega zmęczona, zdyszana i przemoczona. Więc zobaczymy się w domu. Mam nadzieję, że będzie mi wybaczone, że odzywam się dopiero z kanapy. Ale padł mi telefon po drodze i jak wróciłam, to byłam już tak domęczona i taka mokra i po prostu wszystko było na nie. Więc wróciłam. Pierwsze co, dzida pod prysznic, potem wszystkie ciuchy do pralki, buty do suszenia, wszystkie ciuchy z pralki do suszenia i miałam się zdrzemnąć. Ale jakoś tak zaczęłam robić obiad, zjadłam obiad. Potem siadłam do komputera i stwierdziłam, że jak teraz zasnę w dzień, to ja się nie obudzę już potem, żeby nagrać wam ten klip teraz. Nie opowiem wam, co się stało, po prostu wstanę na burmuszona, nie wiadomo jaka i będzie masakra. Widzicie, jaka jestem zmęczona, nie? Widać to po mnie. Zrobiłam dzisiaj ponad 11 km pieszo. Pewnie zrobiłam więcej, ale rozładował mi się telefon i tak miałam ze sobą powerbanka, ale coś mi ostatnio telefon szwankuje, bardzo. Mimo, że go ładuję z powerbanka, to jak jest zimno, to nagle bateria skacze z bardzo wysokiej do bardzo niskiej. No, wiecie, o co chodzi, nie? Po prostu stary telefon. Już tłumaczę, o co chodzi z sytuacją z dzisiaj. Dlaczego było mi tak przykro i w ogóle o co chodzi. Dzisiaj o godzinie 10 do wyznaczonych punktów Don Quixote, takich domów handlowych, miała wejść nowa kolekcja Shingeki no Kyojin, Ataku Tytanów. Ja wiem, że po prostu, jeżeli teraz ma być premiera nowego anime, ostatniego sezonu,
I ludzie czekali cały czas. Aż zakupnęłam kamerę. I ludzie czekali cały czas na jakieś gucy nowe, na jakieś nowe rzeczy. To się szybko sprzeda. Najbliższy punkt ode mnie był 40 km, więc wstałam rano, nie dałam się, szłam w deszczu, nie narzekałam. Wszystko było super. Tylko jak dotarłam, to mimo że byłam przed czasem, bardzo, bardzo dużo przed czasem, to byłam już 45, ale to i tak już nie miało znaczenia, bo jak się okazało, 2 minuty po 10, pierwsze osoby, które stały w kolejce, prawdopodobnie 3 albo 5, wykupiły wszystko, cały asortyment, po prostu wszystko. W kolejce stało ponad 100 osób i były różne reakcje. Ja stałam w takim szoku, że nie wiedziałam, co zrobić, tylko napisałam do Tamary, pozdrawiam cię, kochana. Napisałam do niej, weź mnie, trzymaj, bo nie wytrzymię. Czy coś tego typu. I stałam po prostu jakbym, nie wiem, co się stało w ogóle, no bo kurczę, chyba 45 minut stałam w kolejce z numerkiem, zadowolona, że mi się udało, że będę i... No i nie wyszło. Wszystko wykupiły 3 osoby. To jest taki system, że kupuje się więcej, żeby potem sprzedać w internecie. To dotyczy tak samo biletów na koncerty, limitowanych różnych rzeczy. No i tak samo było w tym też przypadku. No było mi bardzo przykro, próbowałam rozchodzić to spacerem. No było jak było, no mówi się trudno, tak? Nie będę rozpaczać, chociaż... No nie ukrywam, że chciałabym. No ale już tam, pal licho, nie? Może innym razem, może jak już będę bardzo, bardzo bogata, to odkupię od jakiegoś innego kolekcjonera. Zobaczymy. Anyways, no nagrałam dla Was tyle, ile się dało. Mimo, że cały czas padał deszcz, mam nadzieję, że to nie rozwali telefonu do końca. Telefonu do końca, bo zauważyłam, że robi się coraz bardziej biały ekran dookoła przedniej kamery i to chyba jest wilgoć. Chyba tak mi się wydaje, że coś tam się do środka mogło dostać. Ale mam nadzieję, że się podobała wycieczka, mimo deszczu, mimo tego wszystkiego, mimo tego, że byłam zdyszana. Nawet było okej. Okay. Ja się fajnie przespacerowałam, zrelaksowałam. Jak się potem okazało w domu pod prysznicem, tak miałam zmarznięte stopy, bo były całe przemoczone buty, wszystko, że nie odczułam bólu mokrych skarpetek, które zjadły mi stopy. No całe zakrwawione mam kostki i wiecie, stopy po prostu, nie? Buty mi zjadły stopy. Strasznie boli, ale mówi się trudno. Mówi się trudno. W drodze powrotnej pomyślałam, że skoro nic sobie nie kupiłam takiego, co chciałam, to zerknę, czy jest coś innego, co bym chciała, niezwiązanego z atakiem tytanów. I było, słuchajcie, ja bardzo chciałam piżamy kupić, bo mam piżamy, ale tylko dwa komplety, takie na zimę, a teraz cały czas siedzę w domu i jak widzicie, mam takie jedno, my na to mówimy u siebie w domu jebotko, babcia mnie tak nauczyła i tak mówię, czyli takie coś, co się narzuca na siebie i to jest cieplutkie, milutkie, ale to jest tylko jedno mam takie i chciałam drugą podobną i była taka piżama rozpinana, więc zakupiłam. Zakupiłam w kociaki błękitną, w urocze kociaki, jest rozpinana na guziki, więc nawet jeżeli nie będzie moją piżamą taką do spania, to na pewno będę ją sobie zarzucać na piżamy do spania albo na po prostu ciuchy, bo jest taka super fua, czyli onomatopeja na super miękkie rzeczy. No i jest po prostu bardzo urocza, tak? Takie jak moje wnętrze, bo na pewno nie na zewnątrz. No i do kompletu gacialanty bez ściągacza, więc moje stópki nie będą cierpieć i krwawić też w kociaczki oczywiście. I nie wiem, czy tak macie. Oj, bateria. Nie wiem, czy tak macie. No, bateria. Nie wiem, czy tak macie, ale ja zawsze piorę rzeczy, zanim je na siebie ubieram, więc najpierw muszę to wyprać. Ale jeszcze skoczyłam do jednego sklepu, mojego drugiego ulubionego sklepu, bo pierwszy to jest za 100 jenów, a drugi jest za 300 jenów. I kupiłam sobie miseczkę. Taką w kotki za 300 jenów. Kupiłam sobie kubek, więc dzisiaj w nim będzie ASMR duży. Tutaj ma kotki, ale ma jeszcze kotka w środku. Nie. Także będzie idealny na dużą herbatę, na dużego zmarźlucha. Wiecie już, że jest bardzo zimno w ciągu dnia, nawet w mieszkaniu japońskim, nie tylko na zewnątrz. Więc ocieplacz na dupencję. Już mam takie jedne, pokazywałam na Instagramie. Ubieramy to na bieliznę, a dopiero potem piżamy albo dresy po domu. Także takie gadki. I jeszcze
talerz, ponieważ ostatni talerz, jaki mieliśmy w domu takiego rozmiaru, został zbity przez pimpka. No, także taki talerz i widzę, że mam bardzo mało baterii, więc naładuję trochę telefon i dopiero wtedy otworzymy kalendarz. Tak zrobię. Już jestem, ale widzę, że z każdą godziną wyglądam coraz gorzej. Jeżeli bełkoczę albo cały czas mówię to przez zmęczenie, mam nadzieję, że wybaczycie. Na szybciocha naprawdę, bo chciałabym zmontować ten materiał i dodać dzisiaj, żebyście mogli zobaczyć, a ostatnio YouTube, przez to, że youtuberzy codziennie dodają vlogmasy, bardzo długo przetwarza filmy, więc koperta numer 5. Niech to będzie coś fajnego, bo dzisiaj mam taki parszywy humor i dzień i w ogóle... Levi! Tak, chciałam dzisiaj coś z Shingeki no Kyojin. I proszę, jest puszka. Puszka z Levi'em. Mam już taką z Hanji. Możecie zobaczyć na mojej ściance. To jest puszka na miętówki, na słodycze, na landrynki. Ale mam koguta na głowie. Ale bez dozownika. No trudno. Nie ma dozownika, ale to nic. Najwyżej będę wrzucać cukierki w papierkach. Bardzo fajnie. Niestety nie ma żadnej folii. Jak kupowałam, to miał tylko oryginalną taką folię ze sklepu, ale widzę, że Pimpek ją zdjął. No trudno, ale jest z Levi. Mega fajnie, bardzo się cieszę. Koperta numer 5 była z Levi'em. Czyli nie będzie folii, ale muszę się wam do czegoś przyznać. Jest ten Levi za mną, ten duży niebieski, co nie? Dostałam go rok temu na Tsuru od organizatora. Jaru, pozdrawiam cię serdecznie. Ja cały czas myślałam, że on jest niebieski. Non-stop, cały czas patrzyłam na niego i się zastanawiałam, dlaczego oni go zrobili niebieskiego. Teraz już wiem. Bo jak włączyłam ogrzewanie, to się zaczęła zdzierać folia. To jest folia niebieska, ochronna. A to oznacza tylko jedno. Mimo, że nie wylosowaliśmy w kalendarzu niczego z folią, to będzie dzisiaj folia. No, także zmieniam układ kamery. I rozczłonkujemy tego wielkiego Levi'a na plastik i folię. Tak. No. Do usłyszenia na ASMR. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi, czy folia jest za stara, czy za gruba, czy co, ale nie było takiego fajnego efektu jak z tymi małymi bryloczkami. W każdym razie wygląda super, trafia na swoje stałe miejsce. O, moje smarki tutaj, czyli na pudełko z napisem Levi, ale to jest tak naprawdę pudełko po zegarku. Tutaj, cyk. No i od razu lepiej wygląda i lepiej się prezentuje. Super jest. Puszka z Levi'em trafia na kolekcję. Tutaj już jest jedna puszka z Hanji. To na razie Levi'a postawimy tutaj. Będę musiała przearanżować wszystko, bo tak jak mówiłam, będą różne rzeczy w kalendarzu, więc nie ma sensu teraz tego układać, bo będzie się cały czas zmieniać. No, ale jest pięknie. Levi i Hanji. Zanim skończę, no to jeszcze herbatkę zrobię, ale chciałam bardzo podziękować nowym wspierającym, którzy dołączyli, bo dołączyły w czasie vlogmasu dwie albo trzy osoby. Bardzo wam dziękuję, naprawdę dzięki wam mam fundusze, by to wszystko robić, mam motywację, by to robić. No i po prostu mam dla kogo to robić. Bardzo wam dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo.
Cieszę się, że jesteście, że przybywacie, że subskrybujecie, że komentujecie. To naprawdę daje ogromną motywację i... No i człowiekowi chce się to nagrywać dalej, mimo zmęczenia. Ja zaleję sobie herbatkę, a my widzimy się jutro o 13 na live'ie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że Mikołaj do Was przyjdzie jutro z rana.